wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online i dzisiaj aktualizacja dotycząca znowu dotycząca toru baronowej i pomóż Sir Tarikowi Młodemu zorganizować więcej wyścigów na torze wyścigowym baronowej, okej? I na cześć ulubionego koloru baronowej na jej torze wyścigowym można kupić nowy zestaw. To sobie zaraz zobaczymy. I jeśli mi nie będzie potrzebna ta reputacja do tego wyścigu, to się chyba zdenerwuję. Stój. W ogóle jest jakaś aktualizacja Star Stable Horses. Salon piękności, pasek nastroju, zadania opieki i trening, zadania codzienne i nagrody cotygodniowe, nawóz. Jakby muszę tam chyba wejść, bo ja to miałam pobrane, pamiętam jak to dopiero weszło i miałam tak, o Boże, źrebaczki. No i tam są jakieś takie rzeczy dziwne. No muszę tam obczaić. Dobra, mamy wyścig z Sir Modem. Żeby mieć ten wyścig, musimy ukończyć odnawianie toru. Mamy nowe rekwizyty wybiegowe i fioletowy zestawik. I uwaga, wciąż pracujemy nad pewnymi elementami ulepszonego trybu zdjęcia, o którym wspominaliśmy w ostatnim harmonogramie. Prac tryb ten zostanie opóźniony o 2 tygodnie i trafi do gry podczas środowej aktualizacji, którą udostępnimy 8 czerwca. Niedługo będziesz mieć możliwość ukrywania innych graczy podczas robienia zdjęć. Dziękujemy za cierpliwość. Podoba mi się. A w następnym tygodniu profesor Hayden potrzebuje Twojej pomocy z plagą insektów w głuchych lasach. I to jest fajne. To jest fajne. Mi się mega podoba to, co będzie za tydzień. Bo to jest taki vibe tej takiej epony, ten profesorek taki i no jakieś tak dobrze mi się to kojarzy. Dobra, nadal chcesz startować w tym paskudnym starym wyścigu? Niestety wciąż tu jest, nawet nie wiem ile jeźdźców męczyło mnie o ten wyścig ze starym sprzętem. No dalej tor jest twój, nie mogę na to patrzeć. Co? Ale dlaczego? Zapomnij o nowym, wraca stary. Dlaczego? O co chodzi? Chwila, muszę gdzieś umiejscowić sobie sto... Ale jest nowe. Przecież. Jako tako nowe jest. A ja widziałam gdzieś takie ładne przeszkódki. Gdzie są te przeszkódki? Takie ładne były, pojedyncze. To nie jest stare przecież. To jest nowe. Boże, jak się zacina. Co to tyle ludzi jest nagle? Ale nie, no, teraz mistrzostwa chyba ruszyły. Albo i nawet jeszcze nie. Ale wiecie co? Chyba muszę zmienić serwer, bo ja tu weszłam na... Ja na ten serwer weszłam tylko po to, żeby iść na live'a Martyniusza. Bardzo polecam. No. I muszę go chyba z powrotem zmienić. I to jest tylko tyle. Tak? Tylko tyle. To jest cały wyścig. I to jest cała aktualizacja. Mam nadzieję, ci się podobało. No faktycznie, bo mi na pewno nie. Teraz czas to wszystko posprzątać i spróbować przywrócić dobre imię rodzinie Silverglade'ów. O Boże, ty stary, ty... Ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Okej. Okay. To on, mój śmiertelny wróg. Kto? Tak idzie, przechadza się po moim torze i rozmawia z baronową, jakby byli starymi przyjaciółmi. Wiesz, jego też prawie pasowano na rycerza, ale nie ma nikogo wspanialszego niż jedyny i niepowtarzalny. Sir Tarik Mode, moja ceremonia przebiegła bez problemów, a ceremonię Marka odwołano. Poszło o jakieś zamkowe problemy pierowe. Bo widzisz, nasza rywalizacja ma długą historię. Poznaliśmy się we wspaniałych stajniach miasta Jorvik dawno temu. Byliśmy prawie przyjaciółmi, aż pewnego nieszczęsnego wieczora wszystko się zepsuło. Nasi potomkowie jeszcze długo będą opowiadać historię o tym, jak niedoszły Sir Mark i prawdziwy Sir Tarik Mode zmierzyli się w rzucaniu podkowami na plecu Aiden. Okej. Wyrzucono nas, gdy wykonałem spektakularny rzut. Za aż 75 punktów podkowa wylądowała na ręce posągu Aiden. Ponoć po dziś dzień widać odprysk. Okej. Okay. Tak to jest, jak nie chce tutaj Marka. Pewnie próbuje przekonać czcigodną baronową, by pozwoliła mu na jakieś wygłupy związane z konkursem konia wierzchowego na moim torze. Nic z tego. Nikt nie przebije wielkiego Sir Tarika Modego. Okej. Okay. Zamkowe sprawy. Już ja mu pokażę, zobaczysz.
Czy to było chyba na ten, na tą reputację? To dobrze, że robiłam. Mam nadzieję, że to było to na tą reputację. Jakby ktoś nie miał tego zadania i miał tą reputację taką, nie wiem, zaraz wam pokażę. Przed 1500 tych punktów, to proszę mi napisać, bo ja jestem ciekawa. Ale są lepsze tematy do rozmowy niż jakaś miernota, która nie została pasowana na rycerza. Tak, mówi o nowym wyścigu na tym cudownym torze, rzecz jasna. Poznaj plany Tarika. Dobra. Jeśli poszerzymy nasz repertuar tutejszych zajęć treningowych, Mark nie zdoła się wkupić w łaski baronowej. Tak, my, skoro tu jesteś, zakładam, że chcesz pomóc. Obecnie szkolą najlepszych obiecujących jeźdźców Jurwiku, więc musimy być gotowi, gdy któryś z nich dziś się pojawi. Problem polega jednak na tym, że nie mamy dla nich toru treningowego. Tylko nie wspominaj o tym okropnym torze, na którym przyszło ci jechać. Potrzebujemy czegoś, co będzie spełniało wysokie standardy królewskiego toru wyścigowego Silver Glade'ów. Mam pewien pomysł. Chcę wyścigu, który będzie zarówno miał klasę, jak i dostarczał emocji. Co więcej, musi on kontynuować dzieckie tradycje rodziny Silver Glade'ów. Mówię oczywiście o gonitwie z przeszkodami. Widzę ten błysk w twoim oku, Paula. Nie musisz nawet pytać. Już jesteś częścią tego wielkiego wydarzenia. Ja bym nie śmiała pytać. Broń Boże. Masz ochotę wymierzyć się z torem będącym historią Silver Glade'ów? Dawaj mi ten tor. Żywopłot potrzebny od zaraz. Najpierw potrzebujemy żywopłotu, udaj się do... Nie, tylko nie udaj się do Bjorna i Agenty, by zobaczyć, czy jakieś mają. To niełatwe zdanie, ale ja i Agenta znamy się od dawna, więc na pewno znajdziesz dla mnie kilka krzewów. O mój Boże. O mój Boże, gdzie tu jest jakaś podwózka? Gdzie tu jest jakaś podwózka? Dobra. Mniejsza z tą podwózką. Gdzie są te nowe czapraczki? Gdzie ten nowy sprzęt jest? Tutaj jest, tak? Nie. To jest tylko czerwony. Ej. Gdzie jest nowy sprzęcik? Czy ja go jeszcze nie mogę chyba? Dobra, widzimy się w ogrodzie. Okej. Tarik już wysłał nam wiadomość, że potrzebuje krzewów na żywopłot. Ma szczęście, bo James Cloudmill właśnie anulował swoje zamówienie. Chciał stworzyć labirynt na polach Everwind, by przeciągnąć turystów, ale chyba nic z tego nie wyszło. Żadnych labiryntów, nie chcę o tym myśleć. O zgubieniu się w labiryncie też nie chcę myśleć. Weź te krzewy, a będziemy ci bardzo wdzięczni. Daj krzewu, nie daj mi krzewa. A teraz siódmy, bo muszę wyciąć kilka starych drzew piłą łańcuchową. Lepiej wracaj do Tarika z krzewami, póki jeszcze nie uschły. Okej. Chyba nie każesz rycerzowi czekać, Sir. Modę potrzebuje tych krzewów. No już, Boże, jadę. Masz wszystkie krzewy, jak ci się udało je zdobyć tak szybko? Cóż, skoro już są, to możemy zająć się torem. A teraz porozmawiajmy o środkach bezpieczeństwa gonitwy z przeszkodami. Chyba nie wydawało ci się, że tak od razu pojedziemy na tor. To by było bardzo nieodpowiedzialne. Kodeks honorowy rycerza nakazuje do wszystkiego przygotować się z godnością. Wyjaśnię ci, co robimy na Jorwiku, by koni i jeździec mogli bezpiecznie trenować gonitwę z przeszkodami. Widzisz, te przeszkody są bardzo niskie, żeby konie nic sobie nie zrobiły, a krzewy żywopłotu są mięciutkie jak chmurki. Woda też nie jest zbyt głęboka, wystarczy, żeby zrobić duży plusk, a przy tym nie skrzywdzić konia. W niektórych miejscach zdecydowaliśmy się na wodę zamiast wysokiego żywopłotu, żeby zachować bezpieczeństwo i nie ułatwiać naszego wyścigu. Skoro tę część mamy już z głowy, nic nas teraz nie powstrzyma. Nareszcie tor wyścigowy baronowej zostanie uświetniony godnym go wyścigiem. Wow. Daj mi go już, ja już chcę pojechać. No pokaż mi. Masz ochotę się sprawdzić? Tak. Wygląda fajnie. Ruszaj, daj Silver Glade'om powody do radości, Paula. Daj. Konie niech się nie zacina. Co to tak dużo ludzi jest? Nie, no wcale nie, nie wysokie. W sensie te płotki są niskie, faktycznie, ale tak jak na mistrzostwach w sumie. Ej, w sumie fajne. Podoba mi się, no.
Ciekawe, jakby to wyglądało w tą stronę. Ło! Ło! Ten koń trochę nie umie skakać, lub ja nim nie umiem skakać. To też jest różnica. Tym to mi się tak strasznie zacina. Coś ten koń robi dziwnego. Nad tym krzewem. Nie wiem, ale tu jest po prostu za dużo ludzi. Dlaczego tu jest tyle ludzi? Tu mi się tak fajnie jeździło przecież. Tu było zawsze tak spokojnie. Odkąd odnowili ten tor, to tutaj się nie da jeździć. Dobra. Wspaniale, brawo. Wow. Wow. Klub malutkich kucyków. Co? Ile tych? Patrz, jest i mój gość w samą porę, by zobaczyć nowy wyścig. Oto Jona, wschodząca gwiazda. Brawa, proszę. Hej, Tarik, przepraszam, witaj, Sir Mode, o wielki i potężny rycerzu srebrnej polany, chichot. Ha, czyż ona nie jest przezabawna? Paula poznaje najnowszą adeptkę Królewskiego Instytutu Jedzieckiego Sir Modego. Popi, gdyby nie Paula, nie udałoby mi się dziś zorganizować wyścigu dla ciebie i popcorn. Miło cię poznać, Paula. Fajny sprzęt. A teraz, jeśli pozwolisz, ja i popcorn musimy pokazać wszystkim, jak to się robi. Okej? Okay? To jest mała dziewczynka. Popipko popcorn. Fajne, ale jak dawno nie było czegoś takiego. Zanim przejedziemy pierwsze okrążenie, wszyscy będą chcieli dołączyć do mojego klubu jeździeckiego. Na razie jestem w nim tylko ja, ale spokojnie, będzie nas więcej niż bobkatów. Członkowie twojego klubu jeździeckiego będą gwiazdami toru wyścigowego Silver Glade'ów. Chodź, popcorn, widzę, że starsi jadą na tor, dołączmy do nich i pokażmy im, kto tu rządzi. Czas na gonitwę z przeszkodami. Tak, Poppy, naprzód. Ktoś kroi cebulę, bo jeśli nie, to czemu płaczę? Chlip. Chlip. I ja będę mógł obejrzeć, jak ona jeździ? Klub malutkich kucyków. Powiedziałbym, że wszystko wyszło świetnie, jeśli zobaczysz Marka bez tytułu szlacheckiego. Przypomnij mu, kto jest prawdziwym rycerzem. Adio. Adieu. Mogłam zrobić sobie z nimi zdjęcie, no. Gdzie ten popcorn jest? Gdzie jest ten popcorn? Co? Gdzie jest ten popcorn? Chwila. Nie, no to jest zawsze to samo. Gdzie są oni? Oni tu gdzieś są? Czy nie? Gdzie ta dziewczynka jest? Nie, no to jest gracz chyba. Tak, no to jest gracz. I gdzie ta dziewczynka? Coś tu czuję bardzo niedokończone rzeczy. Ale nie wiem, gdzie jest. Tu się coś kupuje. Aha, tu się kupuje ten. Dobra, już wiem, co się tu kupuje. Klub się tutaj robi. Ten koń ma coś ze skokiem, czy. No nie, on tak po prostu skacze dziwnie jakoś. No dobra, gdzie ta popcornica jest? No, no, no. No i koniu. Koniu. Może ona tu będzie jeździć w koło tego toru, czy coś? Czemu ja nie umiem? A jak się robi te rekwizyty? Powinna być jakaś tablica chyba, nie? No to... A tu się chyba robi. No, dobra, dobra, otworzymy se furtkę, nie będziemy dziadować. Nie, no, no nie ma tej popi. A? O, w ten sposób, takie przeszkodziki fajne. B, żywopłoty i C. O! Daj mi tu wyjść. Wow. Aha.
Ja naprawdę muszę przez to skakać? Przecież to jest ten. Tu na to się nie wskakuje, na to się wjeżdża. A tam jest wjeżdżanie, dobra. Ej, fajne. Ej, fajne nawet. Hop. Ej, fajne. Dobra. Nie, no podoba mi się, tylko coś tu jest niedokończone, no ale dobra. Dobra, dobra. I właśnie, proszę mi powiedzieć, czy te zadania z tą dziewczynką, to czy to było na reputację, czy nie? Jakby ktoś mógł, byłabym bardzo wdzięczna. A teraz się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!